Witajcie. Dzisiaj niezbyt dużo wiadomości, ale są to wiadomości bardzo ciekawe. I dlatego chciałabym je Wam przekazać. Możemy zaobserwować, w jaki sposób światowe media żonglują wydarzeniami, starając się nie pozwolić ludziom skupić się na istotnych problemach i jeśli wyjdą na jaw pewne wiadomości niezbyt korzystne dla masowej narracji mainstreamowej, to jak królika z cylindra wyciąga się inne wydarzenia, które mają przykryć owe niewygodne fakty. Zaczęto nas obdarzać rewelacjami medialnymi, które mają odciągnąć uwagę od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Zawsze można znaleźć jakiś temat. We Włoszech, jak wiecie, jest to temat walki z patriarchatem i walki z opresyjną rzekomo rodziną. I tutaj dla mnie na uwagę zasługuje krótki short lubianego przeze mnie odważnego youtubera, który się nazywa Matteo Gracis i który dzisiaj zadał pytanie, jak to jest, że kiedy dochodzi do jednego strasznego, co prawda, wypadku, ale bynajmniej nie będącego regułą postępowania, który tak nas, jakby to powiedzieć, wywiera na nas tak duże wrażenie, dlatego że nie jest to norma zachowania, przynajmniej teraz. Nikt natomiast nie wychodzi na ulicę, nie zwraca uwagi między innymi na fakt, że rocznie około 50 tysięcy Włochów umiera wskutek zatrucia środowiska. I tutaj mowa o tym, że mimo wszystkich obostrzeń, które rzekomo mają służyć zmniejszeniu zagrożenia dla środowiska, mają zapewnić lepsze miasta, to ludzi umiera coraz więcej. A może dlatego, że nadal bezkarne są wielkie korporacje, które zanieczyszczają ściekami coraz większe tereny. We Włoszech ogromnym problemem jest rejon Niziny Padańskiej, właśnie tam, gdzie znajduje się moje Reggio Emilia, gdyż tam cyrkulacja powietrza jest niewielka, jest to teren nizinny, położony nad padem, tak zwana właśnie Bassa Padana, czyli Nizina Nadpadańska, gdzie wszelkie toksyczne substancje bardzo długo pozostają w powietrzu i stanowią duże zagrożenie dla układu oddechowego człowieka i zwierząt. Także o tym jakoś się nic nie mówi. I właśnie wielkie dzięki Mateuszowi Gracisowi za to, że ma odwagę o tym mówić. Dość ciekawa dzisiejsza wypowiedź naszego nadwornego filozofa, a mianowicie pana, który nazywa się Diego Fusaro i który dzisiaj przypomina, przyzywa wystąpienie Lenina, takie sztandarowe, kiedy to zadał pytanie, co robić. W moim odczuciu, żeby zadać takie pytanie, niekoniecznie potrzeba wyciągać Lenina. Pan Fusaro odpowiada stwierdzeniami i stwierdzeniem swego ulubionego filozofa Heideggera, a mianowicie, że odpowiedzią na pytanie, co robić, jest odnalezienie własnej tożsamości. I tutaj trzeba podkreślić, że faktycznie wydaje się, że trafił w sedno, dlatego że skutkiem działań współczesnych mediów i systemu jako takiego jest pozbawienie ludzi tożsamości, pozbawienie indywidualności. Diego Fusaro mówi o lewiatanie totalitarnego sanitaryzmu, bądź o techno-totalitaryzmie,
w moim odczuciu trzeba tutaj jeszcze dodać, że problemem jest także przeliczanie wszelkich wartości na środki finansowe i identyfikowanie wartości człowieka jako to, co posiada. Jak wam mówiłam, dyskryminacja ludzi ubogich zatacza coraz szersze kręgi, coraz częściej identyfikuje się ich jako osoby patologiczne, osoby, które leniwe, które nie chcą pracować, gdyż zdaniem mediów tylko osoba, która nie chce pracować, która jest niezdolna, która w jakikolwiek sposób nie stara się uczciwie zarobić na życie, to jest osobą biedną. Osoba, która by się starała, na pewno byłaby bogata. No cóż, ja tego nie chcę mówić. Nie chcę o tym mówić, nie chcę o tym dyskutować, bo sama miałam okazję, jak to wygląda. Natomiast ciekawy jeszcze jeden aspekt aktualnej sytuacji, który Diego Fusaro przedstawił, a mianowicie wpływ tak zwanego dystansu społecznego. Otóż dlatego tak ważny był okres zarazy, gdyż było to wprowadzenie metodą szokową po prostu norm zabijających człowieczeństwo, zabijających istnienie społeczności jako takiej. Gdyż pamiętajmy, człowiek jest stworzeniem społecznym i tylko jako taki może funkcjonować na tym świecie. Natomiast narzucenie dystansu społecznego przyczyniło się do tego, że ludzie przestali uważać przestali uważać drugiego człowieka za przyjaciela, wspólnika, sojusznika, a zaczęto go uważać za wroga. Tutaj takie rzymskie powiedzenie homo homini deus, homo homini lupus, czyli człowiek człowiekowi bogiem, człowiek człowiekowi wilkiem. Diego Fusaro sparafrazował to jako homo homini virus. I to wydaje mi się, że jest to bardzo istotne, czyli żeby uznać drugiego człowieka za zagrażającego nam, trzeba było wprowadzić właśnie wizję drugiego człowieka jako rozsiewającego śmiertelną chorobę. I to wszystko, szczególnie podane w formie uderzeniowej, w takiej silnej dawce, sprawiło, że właściwie wszyscy, którzy w swojej pracy są związani z mediami, znaleźli się całkowicie osamotnieni, ulegli tej narracji. Może za wyjątkiem tych, którzy mieli w domu kochające zwierzęta, które nie mają możliwości poddania się hipnotycznemu wpływowi mediów, po prostu dawały tą niezbędną dawkę życzliwości, ufności, przyjaźni i wykazywały się ogromną wiernością. Natomiast celem było doprowadzenie do dystansu społecznego jako reguły, nie tylko w kwestiach, nazwijmy to, epidemicznych, ale także na co dzień. Właściwie każdego w tej chwili, także te działania, które podkreślają tutaj wypadek jednego strasznego wypadku, ale bynajmniej nie będącego regułą, sprawiają, że więź między człowiekiem i kobietą a mężczyzną ma być czymś zagrażającym i jednemu i drugiemu. Także należy tego unikać, wskazując się na samotność, ewentualnie przejście do świata wirtualnego. Dobrze, no więc ta pierwsza odpowiedź to odnalezienie, co robić, odnalezienie tożsamości. A następny punkt, no tutaj się zgodzę z panem Fusaro, następny punkt to odbudowanie więzi społecznych. To znaczy znów życie w społeczeństwie, w którym nikt nie powinien zostać wykluczony, nikt nie powinien zostać osamotniony, ani nie powinien być bezpodstawnie napiętnowany.
Niestety tego jest coraz mniej. Ta zasada, że drugiego człowieka należy się obawiać, ewentualnie uważać go cały czas za zagrożenie, które zdrowotne, moralne, nie wiem już jakie. Ale to działa. Mogę to zobaczyć na swoim przypadku. Właściwie nawet ci, którzy obiecywali pomóc, w tej chwili milczą. A ja powoli właściwie czekam na samą końcówkę. Dlatego, że mój rower został zniszczony, zresztą przy tej pogodzie nie dałabym rady nawet pojechać po podstawowe warunki, więc 2 tygodnie już nawet chleba nie ma. A poza tym nie włożę nawet rękawa do kurtki, bo ręki do rękawa, ponieważ nowotwór jest tak duży, że po prostu to nie umożliwia, więc musiałabym wybrać się po sprawunki w sweterku. Ale i tak roweru nie uruchomię, więc nie ma o czym dyskutować. Dobrze, wracając do wiadomości, przepraszam za prywatę, która jak widać też nikogo nie interesuje, ale to o czym chciałam powiedzieć. A mianowicie, wracając do kwestii konfliktu na Bliskim Wschodzie, dzięki pośrednictwu Kataru udało się, jak wiecie, doprowadzić do czasowego zawieszenia broni. I tutaj właściwie Katar, przedstawiciele Kataru stwierdzają, że będą walczyć do stałego zawieszenia broni. Możemy zobaczyć filmiki w internecie, które właściwie pokazują wypuszczanie przede wszystkim izraelskich zakładników, natomiast o wiele mniej miejsca poświęca się osobom uwięzionym w więzieniach izraelskich, a mianowicie Palestyńczykom. Ale o tym za chwilę. Jedna rzecz na mnie wywarła duże wrażenie. Otóż, kiedy izraelscy zakładnicy opuszczali terytorium Palestyny, widać było bardzo ciepłe pożegnanie z przedstawicielami Hamasu, przedstawionymi jako diabły w ludzkiej skórze. Ludzie, którzy opuszczali ten teren, nie wydawali się ani na zaniedbanych, ani na wycieńczonych, nie wydawali się ani wycieńczonymi, ani zaniedbanymi. Pozdrawiali swoich rzekomych oprawców. Ja oczywiście wiem, że istnieje syndrom sztokholmski, że czasami właśnie zakładnicy zaczynają identyfikować się z porywaczami, ale wydaje mi się, że należałoby się nad tym zastanowić, jaka jest prawda, która jest nam pokazywana. I jeszcze jedna sprawa. Przy tej okazji, kiedy więzienia palestyńskie opuszczali Palestyńczycy, którzy mieli wrócić do domu jako na wymianę, okazało się, że w grupach tych jest ogromna ilość dzieci. I tutaj włoski komentator Francesco Amodeo zwracał uwagę, jak do tego mogło dojść. Jeśli znalazły się dzieci, to z jakiego powodu? I tu przypomina wydarzenie sprzed kilku lat, kiedy to został zaaresztowany 5-letni chłopczyk palestyński, ponieważ ośmielił się rzucić kamykiem w kierunku samochodu, którym przejeżdżali osadnicy izraelscy. 5-letni chłopczyk. Zakuty w kajdanki. Jak to możliwe? I tutaj warto zastanowić się. Amodeo zadaje przede wszystkim pytanie, żeby trafić do więzienia w krajach europejskich, potrzebny jest wyrok sądu. Czy wszystkie te dzieci miały odpowiedni proces? No cóż, warto się nad tym zastanowić. A dalszy temat, a mianowicie to, co mnie co nieco zaskoczyło, przy wydawałoby się takim zwykłym obrazku, a mianowicie wizyta prezydenta Czech w Rzymie i tutaj oddanie honorów przez kompanię wyborową. Były odegrane
hymny obu krajów, a to, co mnie uderzyło, że o ile byłam przyzwyczajona przy takich okazjach widzieć dobraną grupę, kompanię honorową składającą się z, we Włoszech to są z reguły karabinierzy w mundurach galowych, odpowiednio dobrani, pięknie się prezentujący, tym razem zauważyłam w tej kompanii honorowej szereg pań. I tutaj właściwie zaczęłam się zastanawiać, czy jest to przygotowanie do militaryzacji kobiet? Czy to, tego właśnie chcą kobiety w charakterze równouprawnienia? Kiedy była mowa o ataku, o tragicznych wydarzeniach z początku października na Bliskim Wschodzie, zarzucano bojownikom, nie lubię tego słowa, ale w każdym razie grupom Hamasu, iż strzelali oni do kobiet. Jak się później okazało, były to panie, które stanowiły część sił zbrojnych. Nie wiem, może jestem zbyt staroświecka, ale wydaje mi się, że także ze względu na pewne cechy psychofizyczne, to, że kobiety nie uczestniczyły w wojnach, było postępem ludzkości. A w tej chwili wprowadzenie kobiet do wojny wydaje mi się po prostu regresem. Ale być może to tylko moja opinia, być może to słusznie, że jestem właśnie w grupie przeznaczonej do szybkiej likwidacji, bo nie nadążam intelektualnie za tymi zmianami. Kolejna sprawa to opublikowane we Włoszech wiadomości, które są związane z technologią 5G, którą nam się zachwala jako wspaniałą, idealną i którą szybko ma zastąpić jeszcze bardziej doskonała technologia 6G. Otóż okazuje się, że wprowadzenie technologii 5G może spowodować ogromne zagrożenie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa lotów samolotowych. A mianowicie okazuje się, że podstawowym systemem, który pozwala na odpowiednie lądowanie, nawet w trudnych warunkach pogodowych, są tak zwane radioaltometry. Przynajmniej tak starałam się przetłumaczyć, gdyż tutaj mam materiał w języku włoskim i wydawało mi się, że nazwa odpowiednia polska to powinien być albo radio wysokościomierz, może to będzie lepsze. A mianowicie chodzi o system, który pozwala określić odległość samolotu od podłoża, czyli nie wysokość na poziomie morza, ale odległość bezpośrednio do terenu, który znajduje się bezpośrednio pod samolotem. I tu jest bardzo ważne, że podaje to tylko dane z ostatniej chwili, które po prostu trzeba odpowiednio zinterpretować, znając teren. Dlatego jest to bardzo istotne i jest jedną ze składowych części systemu bezpieczeństwa. I otóż okazuje się, że właśnie technologia 5G może uniemożliwiać prawidłowe działanie tych radiowysokościomierzy. Więc, no cóż, wydaje mi się, że wprowadzanie nowych technologii, które mogą stanowić zagrożenie dla innych, jest dosyć ryzykownym posunięciem i dobrze, że o tym teraz się mówi, aby można było ewentualne negatywne skutki usunąć. I tyle, kochani. Póki mogę, staram się pracować. Nawet się cieszę, bo kiedy się pracuje, człowiek nie myśli ani o głodzie, ani o zimie. Po prostu stara się jak najlepiej wykonać swoją pracę, póki może. I tyle na dzisiaj, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.